Sosnowiecki balaton jak nowy. To staw, nad którym w czasach świetności wypoczywały tłumnie rodziny górnicze, nie tylko z Sosnowca. Potem zarósł i można było tam spotkać głównie wędkarzy. Kultowe sprzed laty miejsce znowu będzie przyciągało mieszkańców. Fatima Orlińska. Na razie nie ma tłumów, jakie w pogodne dni można spotkać w pozostałych miejscach rekreacji Sosnowca. Ceniący spokój wędkarze przyznają jednak, że przydałoby się teren balatonu ożywić. Ja tutaj odpoczywałem, to tak przyjeżdżałem z wnukiem to 15 lat temu. To można by, wnuk się kąpał, grilla się robiło, opalało się. Także i czyli słuszna decyzja, że to powróci? To oczywiście, że tak. Sosnowcu, no stawiki, ale to mało. Wszyscy ludzie jakby tam zeszli, to... A tutaj tak ta strona od Klimontowa, Zagórza, to tutaj przede wszystkim będzie. Po to gdzieś daleko jeździć, szukać miejsca jak pobliżu jest. I tym pobliskim kawałkiem nienaruszonej przez człowieka przyrody będą mogli wkrótce na nowo cieszyć się sosnowiczanie. Prezydent miasta zapowiedział reaktywację niegdyś kultowego balatonu. Ma być to miejsce dla wszystkich, jednak kojarzone głównie z ciszą. A nie z jakiego różnego rodzaju pomysłami na rozwój tego miejsca, które powodują hałas, powodują różnego rodzaju zanieczyszczenia czy zajęcie zbiornika poprzez różnego rodzaju pomysły na jego wykorzystanie. Także zdecydowanie dla rekreacji, zdecydowanie dla mieszkańców, ale zdecydowanie priorytet ten kontakt z przyrodą i to ma być najważniejsze. W ramach przywracania balatonu mieszkańcom powstanie drobna, nie wpływająca negatywnie na otoczenie infrastruktura. Przyjazna wędkarzom, spacerowiczom, rodzinom z dziećmi i rowerzystom. W piątek miasto podpisało umowę z wykonawcą, który ma teraz 3 miesiące na wykonanie projektu. Powstaną ścieżki dookoła stawu z kurczowa naturalnego. Mała architektura typu ławki, kosze na śmieci, zostanie odnowiony zegar słoneczny, który tu już od wielu lat jest zdegradowany. Reaktywacja balatonu ma zostać zrealizowana w formule zaprojektuj i buduj. Oznacza to, że po 3 miesiącach prac projektowych wykonawca od razu przejdzie do działań w terenie. Balaton ma zostać oddany do użytkowania jeszcze w tym roku. Jest to jeden z projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto zapłaci za to 1 200 000 zł.